Наш маленький отряд должен будет штурмовать три вражеских окопа еще до прекращения артиллерии. То есть по-русски. То есть игра, которая мне ошеломила, постановила сделать из нее фильм. Целый мир. То есть нам правда шикарно. И не только еды, одежды, топлива, обуви. Как мы будем воевать без обуви? Хиба будем играть по стороне русского без языка. И не знаю, хиба будем атаковать Австро-Венгры на Галиции. То есть в польской зиме. В часе 14 chyba to były atakowane. Tak. Wtedy Rosja się przemieściła. No, mogę przesunąć. Lecimy. Dobra, dołączam do drużynki. Lecimy. O, za chwilę wygram. Dobra. Lecimy. Leśna bateria. Trzeba ją zdobyć. Dawaj to, dawaj to. Dawaj to. Paszło, paszło. Ach. Ach, ładny snajper. W sumie też mogę się zabawić snajpera, ale nie wiem po co. Dobra, lecimy. Nóż bojowy. No, dobra. Pomagamy, panowie. Panowie. Po granacie. Dobra, lecimy. Dostał. Dostał. O, ludzie. Kurde. O, ludzie, ale tu oni mają... Ale to jest sroga bitka. Niezła. Tutaj potrzeba po prostu... mocnego wyczucia. I przeciwpancernego na pewno działa. Nie, ja chciałem tam. No dobra, no. Lecimy na piechotkę. Tylko, że będzie trzeba wybrać snajper między tym. A tutaj snajperów jest za dużo. Tam ktoś biega. Tutaj ktoś biega. Tam był kosek. Kurde! O Janę. Nie jestem najlepszy, przyznam szczerze. To trzeba wygrać. Mam 153 jeszcze gości. To spokojnie, ale zawsze ten ostatni chłop jest najtrudniejszy. Szczególnie na tej mapie, bo one są zbyt daleko. I przejść z jednego punktu na drugi to nie lada wyczyn. No nie, chciałem... Dobra, sam biorę snajperkę. No to inaczej się nie da. Dobra, biorę normalnego ruskiego granata. I do akcji, bo to nie ma sensu. Trzeba po prostu snajperki pozdejmować trochę osób, bo nigdy się nie przebijemy dalej, gdy niektóre osoby będą nam blokowały całe przejście. Czy... Dopiero przy punkcie trzeba to zmieniać, no. Ach, trafiony! Ale no i... Weź, medyku! Medyku, can you help me? Straciliśmy połowę żołnierzy. Medyk. Nie, medy... O! Medyk! Medyk! O, nie widzisz? Nie widzisz gościa? Dobra. Właśnie nie miało sensu, ale zobaczcie jakie parcie na punkcie. Teraz przejmują ten punkt, bo wszyscy polecieli na drugą stronę. Ale ładnie, ładnie. To jest ładna rozmowa. O! Czyżby? Czyżby nam się udało? Dobra, chyba nam się... Dobra, lecimy. Dobra, jest wygrana. Jest. Zwyciężyliśmy. Wasza lojalność, poświęcenie i odwaga stanowią przykład dla wszystkich alianckich sił.
Habsburskie monstrum pierzcha przed wami. Dzięki precyzyjnym atakom artylerii i systematycznemu wykorzystaniu oddziałów szturmowych, ofensywa Brusiłowa przełamała wiele odcinków frontu wschodniego. Twierdza Brusiłowa musimy trafić. A co za tym idzie upadku cesarstwa? To jest strasznie ciężka mapa. Powstrzymać rosyjską nawałę do czasu przybycia z zachodu niemieckich posiłków. Miasto Kołomyja miało stać się miejscem jednej z decydujących bitew tej kampanii. To jest bardzo, bardzo nie lubię tej mapy. Jest ona mega ciężka. Bo po prostu, żeby się przebić, to jest... Да, этой жуткой войны, живым и погибшим. Твердя Брусилова. Нельзя, чтобы чувства затмевали нам разум. Мы собираемся охотиться на Габсбургов. Мы развели костры. О, тен костюм. Как я его ненавидзе. Я хочу в огне чтобы страшно тяжким местом добрым. До атакования. В моих жилах течет кровь. Чего бы мы сейчас не достигли, царь уже обречен. No. Помогаешь Pominąć, dobra. Szturmowiec, lecimy. O. Runda jest. Ile osób jest tylko? Tylko tak mało osób? To może być śmieszne. Dobra, lecimy. A jestem snajperem. Coś się zbugowało, miałem być nie snajperem. Miałem nie być snajperem. No jeszcze, jak ja mam tutaj walczyć, jak ja jestem snajperem? Dobra, bo to trzeba z góry, no bo ja jak ja jestem snajperem, to... Dobra, będę ostrym snajperem, czyli osobą, która będzie wbijała nawet, że jest snajperem. Dobra. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy się ukryć? Nie, dobra, to się nie coś się... Dostał. Dobra, lecimy, jest. Przejęliśmy sektor. Ła! Oczyścić sektor z żołnierzy wroga. Jo, tak. No jak ja nie trafiłem? No jak? A bo tam, to się nie dziwię, tam ten kostek się już mnie bał, ale... Albo nie, ja chcę być koniem, konik. Biorę konik. Właśnie tutaj są właśnie takie rzeczy jak koniki. Dawaj! Słyszeliście? Dawaj! Jest, bum! Uciekamy! No nie! Fajne jest to machanie szabelką. Bardzo mi się podoba. Ale jest ten kościół z nienawidzony. Tak ktoś skacze jak szalony. Mój kościół z nienawidzony to skacze jak szalony. Takie dzikie rymy. Mój kościół jest nienawidzony, co skacze jak szalony. Dobra, jest. Nie będzie Austriak plumifasz.
No, tak. Dobra, dawaj, dawaj. Dawaj, to niech ktoś mnie. Może ktoś we mnie. Myślałam, że z takiej wysokości i tutaj badać ludzi nie zginiesz, a to trochę się myliłem. Cel alfa przejęty. Dobra, to trzeba lecieć tutaj jako snajper, nie. Dobra. To trzeba za czołgiem, bo czołg to osłona. Wytychy. Oczyścić sektor z żołnierzy wroga. F1. Poczekaj na mapę. Gdzie on jedzie? A, on jedzie tutaj. Dobra, to ja wsiadam. Lecimy na kościół, dobra. Ja co dałem, bo górą nie ma sensu, tylko cię zdejmią. Lepiej już iść dołem, niż mieć potem problem. O, snajper, snajper, snajper. Dobra, poczekaj, biorę to. Zetkę. Ło, za chwilę snajper to będzie. Dobra, jednak to jest fajna rzecz, ten właśnie pancerny, ten, znaczy ta artyleria przeciwpiechotna, to jest fajne. Ach, ajajaj. Ale zrobił mnie. Porobił, porobił. Nie, nie przejmujemy. No weźcie, jaka tu jest chmara ludu. Nie widać. A oni nie mogą ogarnąć jednego małego punkciku. Bez przesady, no. Trzeba lecieć. O kurde, te. No. Weźcie mnie ożywcie, no. Tyle jest tutaj lekarzy, no. Czy ktoś nie może ożywić? Dziękuję. Te. Dawaj, dawaj, da, dawaj, da. Dawaj, da. No weźcie, no. Znowu tylu lekarzy. Weź, niech jakiś ogarnie. No, weź. Weź to. Dziękuję. Dobra, 2 metry. Kurde. Nie, zwierzy? Uda nam się? No nie, ciągle to samo, że brak nam tej ofensywy, brak nam tego, że przełamania. Wsparcie, dobra, lecimy z moździerzem. Oh.
No, jak? No, snajper jeszcze na górce. Ciężko będzie to przejąć. Nienawidzę tego kościoła, bo to jest takie złe miejsce. To ja się tutaj ustawię gdzieś. I z granatą trzeba ogarnąć, bo innego pomysłu na to nie mam. Straciliśmy połowę żołnierzy. Też. Tutaj oni mają też właśnie tego. Będą się źle rozstawić i też go rozdupić. No nie, zapomniałem, że tam nikogo nie mają, żeby przez buta biec. Jeszcze w budynku jakiś sobie siedzi. Nie, to jest nie do wygrania w jedną. Na pewno nie w jedną szarżę. Stojąc tutaj, jak w budynku są. Ten gostek flankowuje jedynie mądry tak naprawdę. Tutaj się zbagowali. Super, brak wolnych miejsc, dobra. Dobra, udaje się, udaje, dobra. Teraz trzeba to przejąć, bo bez przesady, nie może być tak źle. Dobra, bierałem pełzimę. Trzeba zdobyć, po prostu. Zobaczcie, jak mało zostało. Nie, 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 nie. Wolę to. Chyba, że mogę dostosować. Ile mam? 510. Automatico. Dobra, to kupię go. Muszę sobie ogarnąć, co tu mogę kupić. No, nigdy się jeszcze nie bawiłem za bardzo tym. Ja czekam na Hellraigera. Ja potrzebuję 10 rangi, żeby mieć Hellraigera. Zostało nam 20 żołnierzy. Automatika jest fajna. Nie zdobędziemy tego, bo są 20 żołnierzy. 20 tylko żyć. A to jest malutko w tej chwili.
No nie, dawać, dawać! Jest! Jest! O! Już, już nam, już ginęłaś, już ginęliśmy, dobra! Mamy sektor! Nareszcie! Ale nie zdobędziemy tego, są dwa bułki, te moje znienawidzone. Ostatni cel jest. Zostało nam 50 żołnierzy. Dostał. O tak! O tak! No nie, od tyłu! Od tyłu! Naprawdę! Ja sobie tak smutno na siebie, bo miałbym taki fajny... Taki fajny kill bym miał, jakby się nie ty. To nie, biorę zwiadowcę, bo tu jak tu mamy ciało, to trzeba to po prostu zdobywać punkt. O Boże! Co miał? Też miał automatiko. To było coś takiego, że to była walka dwóch automatiko. Kto pierwszy wystrzela magazynek, ten wygra, to trzeba sobie przyznać. Jednak to jest automatiko. Dawaj. Dawaj ta, panowie, dawaj ta. Nie! Tam był czołg. Czemu ja nie widziałem, że jest czołg? Dobra! Nie, to już nie wygramy, nawet nie, ma, nie wiem po co się wspierać, bo nawet jak to zdobędziemy, to nie zdobędziemy tego drugiej opcji. 20 żołnierzy. To jest tak malutko, 20 żołnierzy dla tej mapy. O kurde. Nie. Zostało 4 żołnierzy, 3. 2. 0. Na szczęście będziemy mieć jeszcze chyba 2 ofensywy. Ponieśliśmy porażkę. Wróg nas przerósł. Bracia i siostry, podziękujcie niebiosom, żeście wyszli cało z tej klejski. Hmm? Oległym oddajcie hołd. A to nie powinny być 3? Zawsze grałam za 3. No dobra, no. Na początku roku 1930. Ta twierdza by była strasznie ciężka. Rosja nie była w stanie dalej brać na siebie ciężaru strat poniesionych w nieudanych operacjach i jednocześnie podtrzymywać poparcia dla absolutystycznej i coraz bardziej nieudolnej władzy cara Mikołaja II. Gdyby Austro-Węgrom udało się zatrzymać ofensywę Brusiłowa, zadając Rosjanom dodatkowe straty, to zapewne niezadowolenie mas społecznych doprowadziłoby do natychmiastowego wybuchu rewolucji. Hmm. A co się stało? Bolszewicy wycofaliby się z wojny jeszcze przed nadejściem zimy, co byłoby wielkim ciosem dla państw Ententy. Hmm. No tak, wtedy by mogli szybciej przemieść. No tak, wtedy to nawet mogłyby się inaczej powieść losy całej wojny, bo niestety oni by musieli zmienić front, więc zmieniłby się, więcej osób z Austro-Węgier pojechałoby na front zachodni, więc no, no w sumie tak, to by się dużo mogło pozmieniać. Najlepszy oddział brawo u nich. Ale mnie wynerwiają te osoby. Dobra, zapytam. Zobaczmy. Ile mi zostało do pakietu bojowego? Jeszcze troszeczkę. Nie byłem taki zły. Byłem w środku tabeli. Nie, nawet nie, byłem trochę gorszy. Ale ja gram od... tydzień w tym momencie. Co tam gadać, no? Ale słuchajcie, dziękuję za grę. Miło się grało. Do widzenia. Pa, pa!